Witam panie i panowie. Dzisiaj filmik taki trochę różny, można powiedzieć, bo o wymianie napinacza to można znaleźć, ja myślę, z milion filmików na YouTubie, tym bardziej do L46, także dlaczego wymieniam napinacz? Wymieniałem napinacze, nie napinacze, ale rolki wymieniałem przy remoncie silnika, ale życie mnie nauczyło, zresztą wiedziałem o tym wcześniej, ale zaryzykowałem, że praktycznie nie można kupić samych rolek do tych napinaczy, bo tak sobie wymyślili. Kupujesz cały napinacz z dobrymi rolkami albo wypad. Ja kupiłem co prawda jakieś tam rzekomo pasujące na eBayu, co się okazało, że po skręceniu ich do napinacza były na tyle blisko napinacza, że się nie kręciły, więc sąsiad mi dorobił dwie takie nakładki, podkładki, żeby się kręciły, no ale po roku niestety jeden już jest głośny. Irytuje mnie to bardzo, więc poszłem za ciosem i kupiłem dwa nowe Febi, ale to już nie o to chodzi w tym filmie, tylko o napinaczu, bo tylko właśnie, tak chciałem powiedzieć, korzystam z sytuacji. Co dalej się dzieje? Aktualizacja na temat falujących obrotów. Czekam na czujnik położenia wału, chociaż myślę, że to nie jest problem, ale nie wiadomo. Kupiłem zamiennik niedrogi, bo mówię, jeżeli faktycznie będzie poprawa, to wtedy zainwestuję w ten oryginalny, a jak nic się nie stanie lub będzie gorzej, no to będziemy szukać dalej. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Kontaktowałem się z jednym gościem tutaj w UK, który ciekawy serwis robi. Skupuje używane sterowniki do silnika, robi remap, taki standardowy, czyli plug and play. Usuwa ten EWS, czyli immobilizer, czyli można go po prostu przełożyć, cały sterownik i można śmigać. Wiadomo, są tego minusy, bo wiadomo, lepiej zrobić remap na hamowni, aczkolwiek ja tutaj chcę jeszcze coś innego sprawdzić, czy czasem po prostu program wgrany lub brak aktualizacji, co prawda ten sterownik był aktualizowany dwa razy, aczkolwiek dawno. Ten facet mówi, że pracuje na nowych, zawsze aktualnych programach czy tam softach, więc chcę sprawdzić, czy czasem to nie jest wina softu. Nie chce mi się szukać nowych aktualizacji, a co za tym idzie, kupując ten sterownik mam dwa. Jeżeli nie będę chciał swojego oryginalnego, mogę mu odesłać, on mi zwróci pieniądze. Także koszt zabawy to jest jakieś 145 funtów. On mi dał dobrego deala, więc nie dość, że dał mi deala, to jeszcze dał mi 2 tygodnie próby, więc mogę sobie pobawić się tym i sprawdzić, co jest nie tak. Aczkolwiek powiedziałem, wyślij mi remap na standardowe ustawienia silnika, wymienię mu wszystko, że silnik jest po remoncie, takie tam rzeczy. Wiadomo, nie jest to super, ale nie jest to duża kasa, to jest raz. Druga sprawa jest taka, że będę miał dwa sterowniki, więc jeżeli coś bym w przyszłości zmienił, nie wiem, wywalił wydech na inny lub powiększył dolot, czy jakieś tam rzeczy robił, mogę mu odesłać, on wgra nową mapę i wtedy będziemy widzieć, co się dzieje. Ewentualnie kiedyś po prostu pojadę, jak będę miał trochę więcej siana na hamownię i wtedy sprawdzę mój oryginalny sterownik, ile ten silnik praktycznie miał po remoncie i ten nieoryginalny, czy tam remapowany, ile wyszło. Także myślę, że za te pieniądze to nie jest zła sprawa, tym bardziej, że ma się dwa sterowniki i można się bawić dalej. Także tak jak wiecie, ten kanał na razie jest o L46, więc może się kiedyś pobawimy w jakiś mały remapik. Także mówię, nie chce mi się szukać na internecie nowych nowych update'ów do laptopa, żeby tam grzebać. Naprawdę już mi się nie chce. Czasami lepiej, przynajmniej według mnie, człowiek stary, to już się nie chce. Po prostu czasami lepiej już zapłacić i mieć święty spokój. Taka informacja dla was, że jest coś takiego, po prostu wymiana tych sterowników do silnika pocztą, nie trzeba nigdzie jeździć, mamy dwa sterowniki, ewentualnie odsyłamy, kasa jest zwracana.
Trzecia sprawa jest taka, dzięki wielkie za zaangażowanie w ten kanał, dużo komentarzy, dużo pozytywnych, żebym się nie przejmował hejtami, takimi sprawami. Ja się naprawdę nie przejmuję hejtami, chciałem wam powiedzieć, jaka jest sytuacja, bo porównywałem dwa kanały, a to, że napisałem w tytule, że być może kanał przestanie funkcjonować przez jakiś czas, to dlatego, że po prostu nie będę miał czasu na niego. To nie jest nic powiązane. Ludzie, naprawdę, ja się nie przejmuję hejtem, tylko chciałem wam dać znać, jak to jest. Aczkolwiek widzę, że jest dużo młodych, dużo fajnych ludzi w Polsce, którzy potrzebują tej wiedzy, także myślałem dużo nad tym i też dużo sugestii było takich na Facebooku i w wiadomościach. Więc jeżeli chcecie, możecie wspierać mój kanał właśnie tutaj. Kto chce, proszę bardzo, wtedy być może rozwinie się ten kanał. Mówię o tym właśnie, o garażowym hobby. Rozwinie się ten kanał na lepsze. Dużo ludzi pyta o więcej silników, żebym więcej silników rozbierał, o N42, N46, czy starsze M52 z jednym vanosem, jakiegoś diesla. No to wszystko kosztuje, żeby to tu, nawet jakiś tam złom, ale to kosztuje, trzeba tu przynieść i rozkręcić jakąś wiedzę, żeby wam to pokazać i czas. Także na razie grzebię przy tym, płuczę swój portfel na ten egzemplarz. Ale jeżeli jesteście zainteresowani wspomaganiem tego kanału, zachęcam gorąco. Aczkolwiek, żeby nie było, że żebram tutaj o kasę czy coś w tym stylu. Ja mam pieniądze, ja mam pracę swoją normalną i chodzę do niej codziennie, bo to jest po prostu garażowe hobby. Także pacjentem dzisiaj będzie ten napinacz, ten na dole od klimatyzacji. Nie jest zły, aczkolwiek to są te same rolki, więc nawet są na tyle badziewne, że nie można było na nie nałożyć tych osłonek przeciw tam pyłowych czy tam coś, żeby łożyska nie padały. Więc tu mamy dwa funkielnówki, więc to trzeba zrobić tak samo jak stój. Tak samo jak tutaj widać, szesnastka tam na dole, nacisnąć w dół, odblokować go, wyciągnąć pasek. Tak samo ten drugi. Ten drugi jest troszkę inny, bo tutaj ma Torxa troszkę większego i jest zablokowany. Więc jak go włożymy, nałożymy pasek, wyciągamy tą zawleczkę, pasek trzyma, zakładamy pasek. Jest to najbardziej spotykana usterka, czyli rolka może na tyle stracić smaru, że będzie się grzać. Jak zacznie się grzać, będzie się rozprężać, będzie tarcie, będzie spowalniać silnik, aż w końcu ja myślę, że wybuchnie. I tyle. Nie mając paska, nie mamy ładowania, nie mamy wspomagania, nie mamy chłodzenia. Także nigdzie nie możemy jechać przez głupi napinacz. Nie jest to tanie. Tutaj zapłaciłem za obydwa z przesyłką z Niemiec. Taka firma Autodoc. Mają sklep na UK. Dużo ciekawych części niedostępnych, na przykład w Eurocarpals. Kto mieszka w UK, to wie. Tylko że ta firma występuje pod nazwą Best Parts UK, ja myślę. Tutaj w UK i wysyłają dużo ciekawych części, właśnie niedostępnych, tak jak mówię, w Eurocarparcie. I ceny też nie są złe, są troszkę lepsze. I jest większy wybór. Także ktoś, kto mieszka w UK, może spróbować. Dam linka w opisie. Także sam napinacz jest dobry,
No ale niestety potrzebujemy rolkę, żeby była dobra, więc niestety musimy przełożyć cały. Tak, widzimy od klimatyzacji na dole, od paska głównego u góry. Powinno teraz być o wiele ciszej. Jak to dalej jest, to jest wina popychaczy. Wydaje mi się nawet bardzo, że to jest wina popychaczy nowego typu. Wszyscy co mówią do mnie, że nie mają dźwięku, mają przeważnie silnik 2000-2001 starego typu popychacze. Ale mniejsza z tym, napinacz nie szumi. Jest ok. Także co się wydarzy jutro, prawdopodobnie pocztą przyjdzie ten zremapowany sterownik. Także jutro też nagram coś na temat tego, jaki przerost mocy, jakie to są odczucia. Ja wiem, że to nie jest dużo, to tam śmiech na sali, ale to był mój plan na początku, żeby tam lekko podkręcić ten silnik czy tam sterownik. No ale minęło parę lat, przeszłem przez parę historii plus remont silnika, pierścienie, teraz YouTube i nie było czasu. Teraz, kiedy ten silnik jest, można powiedzieć, prawie ogarnięty, jeszcze jest tam jest ten problem z tym właśnie falowaniem obrotów, ale to jest właśnie też jeden z celów właśnie tego sterownika, zamiany z tego sterownika i sprawdzeniu i wyeliminowaniu dla Was właśnie też potencjalnego problemu. Bo dużo ludzi mówi, że mają ten problem, a dużo ludzi mówi, że nie ma tego problemu, więc zobaczymy, co z tego będzie. Także jutro będzie też na pewno jakiś filmik, nie wiem czy wlepię go na YouTube'a, ale na pewno coś nagram, no chyba że nie przyjdzie ten sterownik, ale ja myślę, że przyjdzie. Koleś ma jednodniowy serwis, deliverkę, także myślę, że będzie ok. I później Wam jeszcze nagram o Nexusie i jeszcze parę innych takich rzeczy, które dają do myślenia o wtryskiwaczach. Dużo ludzi pytało o płyny do wtryskiwaczy, nie do spryskiwaczy, tylko do wtryskiwaczy, co o nich myślę i takie rzeczy. Także trzymajcie się i do soboty.